Cześć kochani, witajcie w studiu Zieleni Ebotanika na nowym filmie z dostawy. Dzisiaj zaprezentujemy Wam przede wszystkim akcesoria oraz rośliny, które na nowo uzupełniliśmy w naszym sklepie. Dobra, zacznijmy od naszych super roślin. Standardowo Philodendron Scandens Micans. Welwetowe liście, już dobrze go znacie. Drugi Philodendron, jest to Philodendron Scandens Brazil. Scandens, czyli pnący z łaciny. Bardzo szybko przyrasta, nawet 40-50 cm rocznie, prawdziwa bestia. Potrzebuje nieco więcej światła niż mikan ze względu na te lemonkowe wybarwienia na liściach. Skrzydło kwiat w odmianie Diamond, oczywiście z wariegacją. Żeby uprawiać rośliny z wariegacją, to zimą przydałaby Wam się lampa, żeby ta wariegacja nie zanikała, żeby nie było regresu tej rośliny. A w ciągu takich cieplejszych, słonecznych miesięcy wystarczy standardowe oświetlenie, czyli nasze światło dzienne. Poznajcie też kordylinę, to jest w odmianie kiwi. Kordylina fajnie się u nas sprzedaje jako prezent. Ona ma zawsze niską cenę, około 30 zł, ładnie się wybarwia, ma takie różowe marginesy na liściach pod wpływem słońca. Słuchajcie, ja w domu ustawiałam swoje kordyliny na dość słonecznym parapecie i byłam wręcz w szoku, że rumba potrafi mieć tyle różowego na liściach. Nie wiedziałam, nawet w naturze, jak je gdzieś tam spotykałam, to nie były aż tak mocno wybarwione, jak te, które wystawiałam u siebie. My tam nawet teraz wcisnęliśmy ósemkę, tylko że jest troszeczkę zniekształcona. To jest największa, którą mamy. Tutaj wsadziliśmy dziesiątkę, jedenastkę. I mamy jeszcze średni rozmiar, ale tutaj nie wystawialiśmy. Zobaczcie teraz, jakie mamy ciekawe zraszacze. O, zaczniemy od najlepszego. To jest nasz sztosik kryształowy. Zobaczcie, i w ten sposób go używamy. Naciskamy sobie psik. Ania, zaraz Ci pomoczę. I jeszcze nieco mniejszy. Myślę, że jest to fajna propozycja, aby sobie gdzieś ustawić w widocznym miejscu w domu. Nie będzie to wyglądało tak obciachowo jak plastikowa butelka. Ten akurat jest plastikowy, ale duży, pojemny. Najpierw musimy stworzyć tutaj pociśnienie, trochę go pompujemy. I następnie możemy sobie zamgławiać, zraszać. Jest fajny ze względu na to, że te kropelki są dość drobne, także nie zrobicie tutaj krzywdy swoim roślinom. Mamy też z akcesoriów różne narzędzia do przycinania. Zobaczcie, to są akurat takie nożyce, niby typowo do bonsai, ale można je stosować na wiele sposobów, ze stali. Nieco mniejsze narzędzia do terrarium, postawię. Do terrarium, czyli do tych naszych popularnych lasów w słoiku. Z akcesoriów mamy jeszcze węgiel aktywny. Warto go mieć w domu. Nawet jeżeli coś ukorzeniacie, warto sobie użyć ten węgiel, aby się nie namnażały nam bakterie, które mogłyby tutaj źle wpłynąć na zdrowotność rośliny. Taki węgiel jest przede wszystkim naturalnym filtrem, także warto się w niego zaopatrzyć. Starczy Wam na długo takie opakowanie. Z akcesoriów mamy jeszcze dwa zraszacze. Takie już bardzo eleganckie, nieco glamour. Zobaczcie, srebrny, złoty. Tutaj akurat mamy plastikowe wykończenie tych dzióbków. Akcesoria jeszcze się pojawią na stronie. Tutaj wszystkiego nie wykładaliśmy, także możecie obserwować. Jeszcze taka najważniejsza rzecz, która powinna się znaleźć w każdym domu. Mini sekator sprężynowy. My tego używamy tutaj non-stop do przecinania roślin. Ważne jest to o przecinaniu roślin, żeby to robić ostrym narzędziem, które bardzo dokładnie i precyzyjnie przetnie tą roślinę, że nie będzie nam się gdzieś rozwarstwiać. Także zapoznajcie się z tymi nożyczkami, może Wam się przydadzą. Zobaczcie teraz jeszcze nasze rośliny. Zapewne już widzieliście, że mamy promocję na maranty. To jest Maranta Lemon Lime. Kolekcjonerski rarytasik. Mamy ją w różnych rozmiarach. Możecie także zakupić u nas ścięte pędy. No nie będziemy tutaj specjalnie ciąć i Wam pokazywać. Ale to już jest większa sadzonka.
Jeśli nie chcecie kupować droższych marak, no to tutaj ulubiony klasyk z właśnie Marant, Maranta Fascinator Tricolor. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam te wybarwienia na liściach. Zapewne też już wiecie, ale jeżeli ktoś jest początkującym fanem roślin, to może was zaskoczyć, że Maranta, kiedy nie ma dostępu do światła, stawia pionowo liście i wygląda jak taka modląca się roślina. Czasami tutaj przychodzimy do sklepu wieczorem jeszcze coś szybko zrobić i wtedy wszystkie te rośliny z rodziny marantowatych mają po prostu podniesione do góry liście. Wygląda to naprawdę ciekawie. Philodendron melanochryzum. Tego przystojniaka znacie już z naszych filmów. Ten jest gotowy do pocięcia. Już tutaj wypuszcza wiele korzeni, także możecie sobie z niego zrobić kilka sadzonek. Wypuszcza nowe liście. Mamy też różne trzykrotki. Tutaj akurat wzięliśmy do pokazania jedną. To jest Purple Heart. Delikatnie omszone, całe fioletowe liście. I nasza ulubiona ciekawostka, Dryniopsis maculata, roślina z kaudeksem. Też wzbudza wasze duże zainteresowanie. I standardowo uzupełnione Stromanthe triostar, jak zawsze. Mamy też palmy w kilku rozmiarach. Ja ci Stefanie pokażę. Proszę bardzo. Przechodzimy na dół. Mamy też właśnie kilka propozycji roślinek do terrarium. Super sprawdza się w terrarium zieliska. Zieliska ma bardzo małe wymagania. Nie trzeba jej też zbyt często podlewać. Także jeżeli ona sobie stworzy mikroklimat w takim słoju, będzie tam zadowolona. Uzupełniliśmy też begonie Oldmore. One są w dwóch rozmiarach na stronie. Zobaczcie teraz dwie designerskie konewki, testowaliśmy je, są bardzo praktyczne, nie wylewa się z nich woda, także są to jedne z wygodniejszych do podlewania konewek, jakie mieliśmy tutaj w sklepie. To są konewki jednolitrowe. Z roślin uzupełnionych mamy jeszcze Epipramnum, Epipramnum Golden Potos. Jest to kolejna propozycja pnączy. Zaraz obok mamy pieprzówkę, red margin, czyli paperomia. Bardzo odporny sukulent, jeżeli teraz wyjeżdżacie na wakacje, no to się fajnie sprawdzi. I jeszcze maluszek tam jest obok, także peperomia na Poly Night. Zobaczcie piętro niżej. Powróciły Diefenbachie, Diefenbachia Vesuvius. Zaraz obok mamy Sansevierię, już nieco większe, w odmianie Black Coral. I mnóstwo hoi. W tej dostawie znajdziecie uzupełnioną większość pozycji hoi na naszej stronie. Nie będę tutaj wyciągać wszystkich z osobna, jest ich naprawdę dużo. Philodendrony Malaya Gold. To by było chyba na tyle z tej dostawy. Zapraszamy was do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Wpadnijcie na Instagram, na Facebook, linki znajdziecie poniżej. Życzymy wam miłego dnia. Pa, pa!